Tak, ty jesteś. Znaczy nie, tu. Dobra, dzień dobry. Ja idę sobie na pazurki, widzisz? Sobie usiąść wygodnie, bo tu już popakowane. Większość. Tu jest jeszcze pusta walizka. Patrzcie, to jest moja walizka, która się nie chce domknąć. A to jest Miśka walizka, nie? Super. No, ja muszę mieć dużo miejsca. Dobra, jak widzicie, mam zrobione włosy, dopiero co? Jeszcze farba mi nie chce zejść. Nie, już w sumie zeszła, nie? Nie mam już. Nie. Trochę mam jeszcze mokrawe te włosy. Za chwilę wychodzę, jeszcze tylko muszę zęby umyć. Tu jest mamusia, też jej wczoraj włosy robiłam, co widać, piękna. W tej swojej okazałości, jak zawsze. Proszę, proszę, jaka elegancja, Francja. Tutaj się pali świeczuszką, ona musi się dzisiaj cały dzień palić. Zaraz ci mama dam jeszcze jedną. Jakby ta się wypaliła, bo one się dosyć szybko wypalają, nie? To mały. Jak zgaśnie albo coś. A ja mu wziąłam swoją zapachową nową. No to, jak znicz wygląda, czy... No ale to nie ma znaczenia, czy no jak znicz, czy jak nie znicz. Tak jest. Więc dobra. Włosy zrobione. To jest ten fioletowy, nie, czy niebieska czerń, można tak to powiedzieć. Przy słońcu na dworzu ładnie wyglądają, tak to wyglądają na zwykłe czarne, ale to nic, ja tak chciałam, bo mi się podobają, odświeżone, ładne włoski. Teraz lecę na pazurki. Co jeszcze miałam powiedzieć? Nie wiem, co miałam powiedzieć. Co miałam powiedzieć i zapomniałam. Zrobisz sobie, mama, coś do picia, jak będziesz chciała? Grzeb sobie. Grzeb sobie. Także jeszcze tylko siusiu. Aha, książkę miałam przygotować. Aha. Jeszcze tylko, bo to pożyczona książkę. Aha. Sprawdzę, czy nie zostawiłam zakładki. Nie, jest wszystko ładnie. Dobra, także wiecie, dopiero drugi dzień. Także ja już prawie spakowana, jeszcze kosmetyki i tam do malowania rzeczy. Ja się nie maluję, ale wezmę na przykład rozświetlacz, kremy, do brwi takie rzeczy. Znaczy do malowania brwi, ale i tak wydaje mi się, że w ogóle się nie będę malowała w wakacje. A jestem piękna cała w swojej okazałości. Żartuję, ale znaczy nie, ja się nie czuję jakoś tam źle czy nieźle. Czuję się dobrze na swój wiek. I tak powinno być. Dobra, co jeszcze? Coś miałam powiedzieć. No nie wiem, przypomnij mi się, to wam powiem. Do później. Tam w tyle będzie od... No cio, no... Dwie minutki mnie nie było. No dwie minutki. Moje takie kochane jajcie, moje piesiołeczki. Dwie minutki mnie nie było. Słuchajcie, kochani, byłam na pazurkach, tak jak wam mówiłam. I zrobiłam sobie wakacyjne paznokcie. I paznokcie, poczekaj, Bladuś, wyglądają tak. Tu mam flaminga. O, tutaj akurat. Tu mam flaminga na takim neonie. O, tu jest taki neonowy pomarańcz. Tu jest taki róż. Czekajcie, będę czekała, aż ostrość złapie, bo akurat mi skupia się na twarzy. Tu mam fiolet przepiękny i taki niebieski. Takie mam, także jestem zadowolona bardzo, 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 bardzo mocno. I fajnie. Myślę, co tu na obiad zrobić, ale zrobię zwykłe ziemniaki, pałki, bo mam bardzo dużo poporcjowanych kurczaków. I trzeba to zużyć, bo Laura będę robiła zakupy. Laura będę robiła zakupy. Ja nie wiem, czy będę brała kamerę. Naprawdę nie wiem, czy wziąć kamerę. Zastanawiam się. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że nie będę brała kamery. Tylko zrobimy sobie przerwę dwutygodniową z filmikami. I ja jakiegoś live'a w międzyczasie będę nagrywała na YouTube. Dla was na YouTube i na Instagrama. Będę więcej na Instagramie, bo jest wygodniej. Nie trzeba nic tam
W sumie na YouTubie też już jest wygodnie. Także chyba tak zrobimy, że będą live'y, a ja kamerę zostawię po prostu w domu. Zrobię dla Was jeszcze filmik, że się pojawi raz w tygodniu, więc ten zobaczycie jeszcze i później będzie przerwa i dopiero live'y. Co Wy na to? Jakieś tam filmiki na bieżąco, na Instagramie i na Facebooku najwięcej możecie mnie zobaczyć. Mama teraz ogląda tam z Russellem jakiś przyrodniczy, a co ja tu mam? Przyrodniczy program. Też bardzo lubię przyrodniczy, ale kiedyś w ogóle nie lubiłam. To jeszcze sobie biorę wymienne, będę miała tylko czerwone i będę miała tylko różowe. Będzie mi pasowało do paznokci teraz. Przepraszam. Tak, muszę popatrzeć. Jeszcze jakieś. Przepraszam, odbijamy się kawą. I idę pić kawę się z mamą, także odezwę się jeszcze później do Was, tak? No. Ja tak robię, sobie słucham muzyki, tańczę. Ja muszę mieć fartuch w kuchni, bo ja ciągle wycieram ręce o spodnie. Tak bym o spodnie wycierała, a tak bym wycierała o fartuszek. Do tego on mi służy. Dobra, co chciałam Wam powiedzieć, to siadamy sobie do obiadu. Mama poszła niedawno. Pokażę Wam co na obiad. Smacznego, Russellku. Poczekaj na mnie. Na obiad mamy zwykłe pałki kurczaka z sałatką bez skóry. Taki obiad, taki obiadek. Ja sobie biorę, jem, wcinam. A później, wieczorem dzisiaj robię trening jednak, a później mamy kolejnego gościa. Daria przychodzi. Dzisiaj? No. Jej. I też jest Czarnuszek, który się zawsze cieszy, jak pokazuje się na niego kamerę. Wreszcie jem jakieś sosy. No, ale to jest majonez. Nasza rodzina wszystkie jest sos. Zawsze tak dużo sosy jemy. Aha, będę kichać. Musztardy. Przepraszam, dziękuję. Majonez. Nie na wodę. Pomidor, ostry. Aha, to prawda. A teraz Ty zaczynasz. To ja może dzisiaj kiełbaski zrobię na wieczór białe, co? Na kolację? Dobry pomysł. Dobra, ściągam fartuszek, wyciągnę kiełbaski za pamięci z zamrażalnika. To będzie dobry pomysł. Ja sobie do tego zrobię chleb, już jadłam, więc coś takiego i mi rękawiczki. W rękawiczkach robię. Mam kiełbaski. I dzisiaj koniecznie muszę zjeść jakieś strąkowe te, bo 140 za jedną. Elegancko, jest tutaj ich 12. Będę jeść, aż pęknę. Dobra, dzięki za uwagę. A, z racji tego, że jednak kciuków nie było odpowiedniej ilości, to prawdopodobnie kamery nie biorę ze sobą na holiday. Ale będzie też fajnie, gdzieś tam jakieś urywki Wam coś pokażę, jakieś zdjęcia na Instagramie, gdzieś coś takiego. Czekajcie, sprawdzę jeszcze chwila, moment, przedyskutuję to z misiem, ale no film. Widzicie, no prosiłam o udostępnianie, prosiłam o kciuki, no i niestety nie ma 100 kciuków do góry, więc wydaje mi się, że nie zależy Wam na tym, żeby nagrywać na holiday'u, więc wiecie, ja coś tam dla siebie nagram na pamiątkę, na pewno. Suszarka chodzi, więc na pewno jakieś zdjęcia rodzinne, na pewno jakieś filmiki na Instagrama, żebym miała na pamiątkę, to będzie na pewno, no, jeżeli Wam nie zależało, no to słuchajcie, ja nagrywam dla Was, ja jestem dla Was, więc jeżeli Wy nie chcecie, to bez sensu, żebym ja biegała i myślała o tym, żeby nagrywać, skoro tak było, że nie chcieliście, więc dobra, tak czy inaczej, zawsze jestem na tej YouTubie, bo lubię to robić, ale urlop jest od tego, żeby się bawić, więc do zobaczenia niebawem. Pa, pa.